Dzień dobry. Witam serdecznie, dzień dobry. Właściwie zanim może się weźmiemy za tydzień miniony, co powinniśmy z formuły programu wynika robić, to jednak rzućmy okiem w przyszłość najbliższą, czyli na nadchodzące dni, no bo to jednak jest prawie stulecie odzyskania niepodległości, 99 lat oczywiście. Długie wykłady historyczne są możliwe, że akurat 11 listopada to zupełnie jest dzień, który się tego niczym nie zasłużył dla odzyskania niepodległości. Nic się z tego dnia nie stało, ale to tak często jest. No później Piłsudczycy po śmierci Piłsudskiego wymyślili sobie, że podkreślić, że to marszałek wszystko przeskoczył przez ten płot, wszystko nam dał, my Polacy frajerzy, nic byśmy bez jego geniuszu nie uzyskali. To przenieśli to na 11 listopada, bo marszałek 10 listopada przyjechał do Warszawy z Magdeburga, jak wiemy. Czyli krótka lekcja historii na początku? Krótka lekcja historii, że czasem śmiesznie jest, że jakieś takie daty się wymyśla, nie wiadomo skąd wzięte, bo mówię, Piłsudski przyjechał 10 listopada, 11 naprawdę tak nie stało się nic. 13 listopada ogłosił się naczelnikiem państwa, co zostało uznane i Rada Regencyjna się podporządkowała jemu, ale 10, właściwie 11 negocjował rozejm z Niemcami, znaczy wyjście Niemców z Warszawy, ale właściwie oni to też był 12. Tak zabawne, nieważne. Ale świętujemy jutro i świętują różne środowiska. I właśnie, i to jest właśnie najśmieszniejsze, bo na przykład Wyborcza, do której już starałem się nie zaglądać od pewnego czasu, ale dzisiaj ciekawa rzecz, ani jednego materiału o Piotrze Szczęsnym. O. Zdrada! Co? Już zapomnieli, już przestali, 100 tych materiałów napisali tylko i co, i to wszystko, i to już koniec? Nic więcej o szarym człowieku? Za to Piłsudski. I okazuje się, że Piłsudski, jakby się kto pytał, był wrogiem PiSu. Tak przynajmniej wynika z Gazety Wyborczej. Nawet on już podejrzewał, tak, że coś takiego powstanie. Nie, no się podejrzewał. No, on wiedział, że PiS zamordował Gabriela Narutowicza, prawda? I w związku z tym w ogóle Piłsudski okazuje się być fajny. Uosobienie tych wszystkich przywar narodowych, których Wyborcza w Polsce nienawidzi. Dlaczego? No, z tytułu wynika, że najbardziej, tutaj jest taki artykuł, zresztą cały cykl głupot o Piłsudskim, ale najlepsze niejakiego Stanisława Zasady, i to wynika, co fascynuje michnikowszczyznę w Piłsudskim, że Polaków wami nazywał. To jak wiemy, no oczywiście wszystkie brednie. Eligiusz Niewiadomski, fanatyczny endek, strzela w plecy prezydentowi Narutowiczowi. Ostatnia rzecz, czego można o Narutowiczu powiedzieć, to że był fanatyczny endek. Jak on był fanatyczny endek, to Piotr Szczęsny się spalił jako fanatyczny narodowiec. No po prostu takie, no ale jak ktoś chce te wszystkie głupoty bawić się wynajdowaniem, ile tu jest przekłamań, ile tu jest fałszów, długo by o tym gadać. Z Piłsudskim nie. Niestety jest jak z dynią na Halloween, na 11 listopada będzie wszędzie o Piłsudskim i co najśmieszniejsze, wszędzie będzie co innego zupełnie, bo tych Piłsudskich sobie każdy nawymyślał swoje. To jest tu w wersji Wyborczej to jest taki Piłsudski przedwojennego liberalnego salonu, czyli tam Antoniego Słonimskiego i tego typu ludzi, że taki Piłsudski co prawda za mordę trzymał, ale dobrze, bo ten katolicki ciemnogród inaczej by wygrywał wybory. To jest wyznanie wiary demokratów. Demokraci mają postać właśnie Piłsudskiego w wielkim poważaniu za to, że on uniemożliwił Polakom demokrację, bo jakby była w Polsce demokracja, nie zamach majowy, no to rządziłaby endecja, katolicki ciemnogród, prawda? I ale tyle. Co do tego wulgarnego określenia, które nie będę wypowiadać, mamy dopiero godzinę 7:50. Czy ono jest wulgarne? Chodzi mi o to, o słowa Piłsudskiego na literę K. To jest taki też skandal związany z Gazetą Wyborczą tutaj i ze znanym pisarzem, tak, Januszem Rudnickim. Protestuję przeciwko określeniu pisarzem, jednak uważam, że pisarz i literat to nie jest to samo. Tak, jak podaje literatem, Wikipedia. Literatem Janusz Rudnicki jest, niewątpliwie wykonuje ten zawód, chociaż sławniejszy jest... Z czego innego? Z wywiadów głównie, który opowiada o tym, jak Polacy mają świńskie gęby, prawda, są strasznie beznadziejni i on się tu dusi. A tam takie, prawda, same Olbryski, Sztur, te wszystkie, jest taki właściwie... Środowisko staje murem za nim, trzeba powiedzieć. No i to jest bardzo śmieszne. Ciekawe. Państwo pewnie słyszeli, ale jedna reporterka wysokich obcasów się poskarżyła, że on ją tak nazwał na K i tak zupełnie bez... Najfajniejsze było, że ta reporterka nie odważyła się napisać kto. To jest aż takie mitu, to tutaj jest
jeszcze nie odchodzi, tylko że tam pewien znany literat, a ona cipcia tak jakoś nie zareagowała, bo tak ją to zaskoczyła, że nie wiedziała, jak się zachować. No i właściwie sam pan Rudnicki dokonał coming outu, bo taki udzielił takich przeprosin, no, ale to było takie przeprosin, te lala, tak. Kurde, na żartach nie znasz, no, twoja fafa. I tam jak i rzeczywiście najlepszy jest, ja serdecznie państwu polecam, to pani Magdalena Żakowska, chyba z tych Żakowskich, tak, jeśli tak, pamięć tak, nie myli, na swoim Facebooku napisała właśnie taki pean ku czci świetnego poczucia humoru Janusza Rudnickiego, który tam, prawda, opowiada, jak to panią Magdę by brał na dwa baty, albo jakby, przepraszam, no cytuję, z życia wyższych 7:58. Ham life, jak to mówi Jan Pietrzak, prawda, więc z tego ham life'u i te wszystkie, że jak mu da, to było określenie dosadne, to jej pozwoli dopić swoje piwo i te w ogóle i najlepsze było, na tym ludzie nie zwracają uwagi, bo jakby sam ton tego na końcu, te Janusz, ty ha, ty luju, powiedzmy, kocham cię forever and ever i dwa serduszka emotikonkowe, no kurde, po prostu Jolka Kryzolka z tego kabaretu, ja zapomniałem, jak się nazywa, a dalej pod tym wpisy tych wszystkich Kazimiera tam Szturów, Szczuki, pani Koskrauze i innych, i to wszystko już pomijając jego obrzydliwą hipokryzję, prawda, jak to, jak ja wrzuciłem na Twitter zdjęcie modelki w czarnej bieliźnie z tekstem, że jak tak ma wyglądać czarny protest, to bym poparł, to się zagęgało na śmierć, a tutaj, że ham kobiety obraża, nie, no fajnie, ma taki styl, widocznie te panie lubią być tak nazywane, dobrze, nie będę się w to wtrącał, natomiast ten właśnie poziom Jolki Kryzolki, to jest ten high life, ta elita intelektualna, która chce tym Polkom w wysokich obcasach umeblować w mózgach, jak, no, to jest zresztą, akurat jak przeglądałem o tych Piłsudskich, co? O, Norman Davis. Polscy wierni łykają w kościołach truciznę. Ale to przenośnie, dosłownie. Nie, no myślę, że dosłownie łykają, prawda? To jakiś znowu mędrek, że mam straszną wiadomość dla prawdziwej prawicy. DNA Polaków niewiele się różni od genomów większości narodów europejskich. Takie pierdoły znowu. Kto kiedykolwiek w prawicy mówił o DNA? Że w Polsce nigdy absolutnie żadnego rasizmu nie było. Zawsze u nas się definiowało kulturowo, prawda? To już wystarczy spojrzeć, zresztą, że jak się popatrzy po nazwiskach najbardziej zajadłych narodowców polskich, to kto ONR zakładał? Mosdorf, prawda, i inni tacy. Ale nie, przepraszam, rozgaduję się, chodziło mi inny tekst, mianowicie jest pani Konwerska, krytyczka literaturoznawczyni, która pisze o kobietach wszechpolskich, tak, że są te kobiety, które się zidentyfikują z narodowcami, najgorsze musi najbardziej boleć, że one są przeważnie dużo ładniejsze od tych, które się nie identyfikują, co i zdjęcie tu zamieszczone zdaje się potwierdzać, ale o co chodzi, że właściwie wynika z tego artykułu, że one są głupie. Ofiary manipulacji, stereotypów, lęków, nie rozumieją, o co chodzi. Ich partnerzy, mężowie, ojcowie nimi manipulują. Rozumiesz? Aha, czyli nie ma jeżeli się nie takie ma. Środowisko kobieta, opiera, to już nie ma kobieta to myślenia. Głupia K jest po prostu, używam oczywiście w sensie Rudnickim, jako takiego żartobliwego, prawda, bo to takie fajny taki żarcik, czyli po prostu jak ma poglądy, to nie są jej poglądy, to ci mężowie, ojcowie, chłopacy, prawda, partnerzy to w biznesie chyba, no ale dobra, wiem, że to w innych sensach te słowa są tutaj używane, bo taka kobieta to jest kobietą, jak jest uświadomiona, klasowo uświadomiona, czyli jest feministką, to wtedy jest ona myśli samodzielnie, natomiast jeżeli przypadkiem ma inne poglądy niż pani, nie. Jak pani Konwerska, już przepraszam, bo już zdążyłem zapomnieć. Nie, no głupo to oczywiście, proszę państwa, i nie tylko na temat niepodległości, na temat Piłsudskiego, ale i na wszystkie bieżące tematy też się państwo głupot mogą naczytać. Ale na temat niepodległości to jutro kilka marszy manifestacji, taka ciekawa 12. Koalicja antyfaszystowska, zmowa powszechna.
między innymi Obywatele RP, członkowie KOD-u, no chyba bez Mateusza Kijowskiego. Podobno zapowiedzieli się również banderowcy i to może być ten Kijowski, ma jakąś swoją organizację, która nową. Już nie pamiętam jak ona, nową, no taka, nie pamiętam jak ona się nazywa, przyznam, jacyś coś tam, Obywatele Demokracji w akcji Solidarni przeciwko PiSowi, coś, nieważne w sumie, kto by to wszystko spamiętał. No bardzo, bardzo, bardzo ciekawe jest, bo chciałem zwrócić uwagę, nawiasem mówiąc, mówisz o panu Trójzębie Kasprzaku i tych wszystkich tam próbach blokowania antyfaszystowskich. W zeszłym roku oni próbowali zablokować Marsz Niepodległości, to było bardzo śmieszne. Stało kilku facetów pod domem partii. Myślę, że to dobre miejsce dla nich historyczne i tam usiłowali coś krzyczeć przez tuby w pięciu, a to w 100 tysięcy ludzi przechodziło i tak to patrzyło. Prawda, no, na to, jeżeli ktoś ich w ogóle zauważał, bo tam parę policjantów stało, żeby pilnować, żeby ktoś im krzywdy nie zrobił, ale nawet tego się nikomu nie chciało. Jeszcze ten reporter Gazety Wyborczej przebrany za Murzyna, który tam też zdaje mi się wypastowany pastą TV. Ciekawe, czy się będzie teraz też pastował. Nie, ale ciekawe jest to, że zwołują portale niemieckie tak zwaną Antifę, czyli tych bandytów niemieckich, prawda, nie na 11 listopada, tylko na 15 do Poznania, czyli... zapowiedź pani minister obrony narodowej z Niemiec, że będą wspierać ruch oporu w Polsce, zaczyna nabierać jakichś kształtów. Trudno oczywiście powiedzieć, że to ona zarządza, no ale jakoś w nastroju obecnym się trzyma. No myślę, że to jest dobra okazja, żeby sprawdzić gotowość Wojsk Obrony Terytorialnej i zobaczymy, czy ktoś wklepie tym bandytom, jak do Polski przyjadą. Bo oczywiście powinna to zrobić polska policja, a nie jakieś pospolite ruszenie. Nie, ja mam nadzieję, apel do ministra Błaszczaka, żeby się policja nie dała wyręczyć w tej sprawie. Prawda? Jest uprzedzona, wie o co chodzi. Ta zapowiedziana obecność banderowców to też jest ciekawe, jak KOD będzie z tymi czerwono-czarnymi sobie flagami razem, a właściwie idź, że złoto do złota. No. Jak lubię często tę dewizę herbową. Herbu Habdanków powtarzać. Z takiej, żeby nie pominąć niczego, proszę państwa, tematów, na które bym uwagę minister zwrócił. Minister Waszczykowski chyba rozmawialiśmy, że coś. Rozmawialiśmy, ale to dzisiaj w Rzeczpospolitej są dość ciekawe dwa artykuliki. Muszę powiedzieć, jeden na temat właśnie ministra Waszczykowskiego. A przypomnijmy, że 15 listopada, połowa listopada już blisko i te rekonstrukcje też, o których mówiliśmy. Że będzie rekonstrukcja, nie będzie rekonstrukcji, to jest bardzo, bardzo już w tej chwili ciekawe, bo proszę państwa, no wszyscy wiem, że wszyscy, którzy partię jakąś popierają rządzącą i na przykład bardzo nie chcą, żeby w Polsce znowu było tak, jak było przez ostatnich 8 lat, to ciężko im to słyszeć, ale PiS się nie różni od innych partii w tym sensie, że też tam są frakcje, też sobie te frakcje skaczą do gardeł, też się próbują nawzajem wyciąć. Niektóre z frakcji mają swoje media, które są im oddane. Oczywiście każda frakcja stara się być całością, każdy stara się być głosem jedynym, prawda, i licytuje się jeszcze w takim wyścigu, że my tutaj jesteśmy, prawda, całą prawdą, a tamci nie tylko prawdą, a całą prawdą jest ten, kto jest bardziej radykalny. No i trzeba się w tym jakoś niestety poruszać. No to nie ma tak, wiem, że człowiek tak marzy, właśnie on najchętniej to by miał jakiegoś Piłsudskiego, niech ten Piłsudski się martwi, niech ten Piłsudski myśli, a ja tylko będę go popierał i będę robił, co on każe. Ale się okaże, że Piłsudski ma trzech pomagierów, a sam na przykład jest chory i co w tym momencie, a oni się żrą między sobą i jak wyglądamy. Więc na te tematy rekonstrukcyjne, to ja przyznam szczerze, że patrzę w ogóle frakcyjnie, w ogóle szczerze mówiąc patrzę na to, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości, jaką walkę frakcji, w których ofiarą padają rzeczy merytoryczne. No, na przykład zwrócę uwagę, że piszę o tym większy artykuł, znaczy już napisałem w następnym do rzeczy, ale tylko taki jeden fakt, proszę zwrócić uwagę, że ile razy się na przykład prezes przechyli ku frakcji, nazwijmy to bardziej umiarkowanej, ku Pałacowi Prezydenckiemu, to natychmiast pojawia się jakiś pomysł taki radykalny, który ma maksymalnie sprowokować wojnę polsko-polską i przywołać prezesa do porządku, że tu nie czas na jakieś, prawda, uspokajanie sytuacji, bo walka trwa, walka się zaostrza, jak klasyk mówił, w miarę postępu
tempu, w miarę jak się zbliża zwycięstwo. I te głosy wokół rekonstrukcji, te wezwania, niech Jarosław Kaczyński wyrzuci Beatę Szydło, niech sam stanie na czele, albo przynajmniej jakiegoś super wicepremiera wymyśli, takiego wicepremiera do spraw kontaktów z Nowogrodzką, żeby mieć tę Beatę Szydło na krótszej smyczy. No to wszystko to wychodzi oczywiście z tych właśnie jakichś tam frakcyjnych rzeczy. A generalny jeden przykład, który chciałem podać. Przypomnijmy sobie, był zjazd w Przysusze. Tak. I co wtedy mówił prezes Kaczyński? Że skończyła się draka, że od tej pory taki bon mot, że od tej pory PiS będzie znaczyć pieniądze i spokój. Czyli dajmy już Polakom, sobie kończymy wojnę polsko-polską, uspokajamy sytuację, niech ludzie konsumują owoce rządów PiSu, niech się cieszą dobrą zmian. Bardzo rozsądne skądinąd. Co się dzieje dwa tygodnie później? Od razu wypada projekt niby to poselski reformy sprawiedliwości, reformy zrobiony na kolanie, który jest w zasadzie projektem nie żadnej reformy, tylko czystki. Robi się draka, robią się łańcuchy lampek tych z Biedronki, zniczy pod sądami. Robi się afera. Oczywiście jak tamci afera, no to tutaj też, prawda, astroturfing, niemieckie pieniądze. No i bęcwuja w czoło i jest wesoło. Prezydent zawetował i miał rację, musiał zawetować, bo to była bardzo zła ustawa, to było pozorowanie ustawy. Tak naprawdę nie chodziło, rękę sobie dam obciąć, no nie chodziło wcale o zreformowanie sądów, tylko o to, żeby prezesa zepchnąć z tych umiarkowanych pozycji. I tak też jest, proszę państwa, i to jak sobie... Ja w ogóle proponuję 11 listopada, żeby ogłosić Dniem Narodowej Refleksji nad Sanacją. Żeby tak wszyscy, zamiast tych seminariów o odzyskaniu niepodległości, zrobić takie seminaria, cośmy zrobili z tą niepodległością. Dlaczego doszło do zamachu majowego, dlaczego polska demokracja się skończyła katastrofą i dlaczego potem sanacja się skończyła katastrofą. Bo to nie jest tak, że jak jest dzielny komendant, to on wszystkim rządzi, bo on musi rządzić przez swoich ludzi, a ci ludzie go też ciągną, każdy w swoją stronę, każdy ma swoje frakcje, każdy ma swoje sitwy i koterie. I proszę państwa, naprawdę trzeba to studiować, trzeba to pamiętać, a najlepiej to zrobić, czytając moją książkę Złowrogi cień marszałka. Czyli kryptoreklama. Krypto, to jest cały zupełnie wstępny, bezczelna reklama, która, proszę państwa, przepraszam, jak bohaterowie Jerry'ego Springera, powiem, nie planowałem tego naprawdę. Nie proszę nie mieć pretensji do firmy, ani do Emilii, że Wyszło z worka, ale nie mówimy tutaj o pani premier. Nie, ale nie mówimy o rekonstrukcji. Tak. Dobrze, proszę państwa, możecie państwo nie czytać tej książki, wystarczy, że ją kupicie. Najlepiej jeszcze kilka egzemplarzy, żeby porozdawać znajomym. Dobra, koniec żartów, koniec reklamy. Naprawdę Narodowy Dzień Refleksji nad tym, cośmy zrobili ze swoją niepodległością przed wojną i co z nią robimy teraz. To jest coś, co mi się marzy. Ale jeszcze została nam chwilka, więc nawiążę do tej reformy, do prezydenta Dudy. Czy ty mimo wszystko myślisz, że oni się dogadają do końca roku? Ja już jakieś parę tygodni temu wysnułem takie przypuszczenie, że być może tej reformy wcale nie będzie. Ponieważ jeżeli dobrze odczytuję to, przecież były 2 lata na przygotowanie projektu ustawy. Nie na nagle zgłaszanie jakoś na kolanie napisanego profesorskiego ustawy. Więc jeżeli dobrze odczytuję, że tak naprawdę to chodziło o to, żeby zadymy narobić i zmobilizować wszystkich, postawić do pionu, patrzcie, nadzwyczajna kasta, co oni tu wyrabia. No oczywiście mają do gry świetnych partnerów, no bo to jak sobie idioci z KRS-u odstrzelili nogę w sprawie asesorów, to po prostu mistrzostwo świata. Ale to właśnie wszyscy jako Polacy jesteśmy wciągani właśnie w taki młyn. I to spełniło swoją rolę. Podejrzewam, że może rzeczywiście nie być tej reformy. Tak jak prezydent dzisiaj powiedział w jednym z wywiadów, czy dzisiaj, czy wczoraj, dzisiaj to jest szeroko cytowane. Nie, mówił właśnie dzisiaj, że do końca roku powinno być. Że jeżeli, tak, ale też powiedział, że jeżeli do końca roku to nie zostanie zrobione, to w ogóle już nie będzie tej reformy. I tak naprawdę, cóż, reforma w pewnym sensie jest, ponieważ jednak z 3 ustaw prezydent zawetował 2. Ustawa o ustroju sądów powszechnych działa i bardzo dobrze też jest się przyjrzeć, jak ona działa. Co polecam wszystkim radykałom, którzy tutaj krzyczą z pianą na ustach, że prezydent zablokował zmiany, bronił Uzbekistanu i inne takie głupoty, prawda, żeby nas wszystkich podjudzić, podniecić i żebyśmy tutaj podskakiwali z nerwów. Proszę bardzo, jest, działa ta ustawa, proszę zobaczyć, co z nią minister Ziobro robi, jak, kogo
kogo mianuje, jak to działa, czy to jest dobrze zrobione, czy to jest źle zrobione, ponieważ jak się damy wpuścić taką logikę rewolucji, to będzie zawsze będzie nie dość, bo zawsze będzie, no ktoś tam blokuje, jeszcze musimy tego dalej. Tak się międzywojenna sanacja posuwała. Zaczęło się od takiej próby cywilizowanych rządów parlamentarnych, no ale potem się trzeba było troszkę podkręcić wynik, bo BBWR przegrywał, potem już trzeba było w ogóle sfałszować wybory, potem trzeba było opozycję do pierdla wsadzić, potem trzeba było założyć obóz koncentracyjny w Berezie Kartuskiej, prawda? I to tak skrok po kroku wchodziliśmy w takie bagno, bo okazywało się, że te rządy jednoosobowe nie, nawet jeżeli to jest Piłsudski, nie sprawdzają się. No, genialny komendant, ale nie dość genialny, bo naród wspaniały, ale ludzie K, prawda? I gdzieś tam zawsze się ten wróg, ten zapluty karzeł endecki, ludowy czaju, którego jeszcze trzeba było dopaść, bo to on blokował te sanacje, to przez niego było źle. Nie wpadnijmy na te różne pochyły. Ale Rafale, czy ty nadal reklamujesz książkę? Nie, teraz to już reklamuję to, co ja przynajmniej uważam, reklamuję zdrowy rozsądek i reklamuję myślenie. I powiedzmy tak, reklamuję, nie lubię słowa demokracja, bo ono jest nadużywane, reklamuję republikę. Reklamuję republikańskie myślenie, proszę państwa, bo to jest właśnie rozdarcie nasze w Dniu Niepodległości w stosunku do postaci marszałka Piłsudskiego, bo trudno oddzielić w nim dwie postaci. Tego naczelnika państwa, zwycięskiego wodza Bitwy Warszawskiej i organizatora Armii Polskiej, no, bardzo charyzmatycznego dowódcy wojskowego, który się sam ustawił, ale miał do tego prawo w takim ciągu historycznym. Kościuszko, Dąbrowski, książę Józef Poniatowski, no może gdzieś tam Romuald Traugut po drodze, chociaż to nie aż taka charyzma. Ale z drugiej strony to mamy w nim właśnie też organizatora Berezy Kartuskiej, odpowiedzialnego za skrytobójstwa, za pobicia, za represje, człowieka, który zamordował w Polakach republikanizm i niestety takich przyuczył do takiego niewolniczego instynktu, że niech ktoś nami rządzi, a my będziemy go słuchać, o to będzie cudownie. Sami trzeba się wziąć, samemu umieć odpowiadać za swoje państwo. I tutaj stawiamy czy jak to kropkę. Mówi opozycja, ten kraj. Ten kraj, dobrze, stawiamy kropkę. To była mała lekcja historii.